dzisiaj trochę o sprawach sądowych, które pojawiły się w związku z wydarzeniami w mieście i w powiecie. Zaczynamy od miasta i tutaj mamy sprawę, która oparła się o sąd, choć nie musiała, a jeżeli takie sprawy trafiają do sądu, no to ja się nie dziwię, że sądy są zapracowane. Mówimy tutaj o sprawie dotyczącej afery, która wybuchła we wrześniu, o ile dobrze pamiętam, a chodzi o Stowarzyszenie Wspólna Ziemia i Stowarzyszenie Arkana Historii, które to wystąpiły z pewnym protestem na płycie rynku w Chojnicach, skutecznie skutecznie zagłuszane przez pana burmistrza, który też używając sprzętu nagłośnieniowego starał się przekrzykiwać argumenty głoszone przez pana Wałdocha z Arkanów Historii i pana Radka Sawickiego z Wspólnej Ziemi. I oto panowie mają pretensje do pana burmistrza, że nie wiem nawet jak to nazwać, bo jednoosobowo występował w zasadzie. No w każdym razie próbował i skutecznie zagłuszyć. Oto mieli pretensje, zgłosili swoje żale do Rady Miejskiej, do policji. No i teraz sprawa, zdaje się, finał swój znajdzie w sądzie. Powinno tak być, czy nie? To znaczy sąd to powinna być ostateczność. Widocznie panowie nie uzyskali wcześniej satysfakcji. Zresztą chyba nie było żadnego spotkania oficjalnego w tej sprawie. I ja tutaj się mogę zgodzić z Bartoszem Blumą z PiS-u, że pan burmistrz ma bardzo bogate instrumentarium władzy i że ma sposoby dotarcia do swoich wyborców, do tych, których chce przekonać do koncepcji prywatyzacji ostatniego przedszkola samorządowego i niekoniecznie musiał w tym samym czasie i prawie w tym samym miejscu pojawiać się na rynku. Burmistrz przez cały czas konsekwentnie mówi, że to jego wystąpienie nie miało nic wspólnego z protestem Wspólnej Ziemi Arkan Historii, ale trudno w to uwierzyć, bo gdyby nie ten protest, to pan burmistrz prawdopodobnie w tym miejscu i o tym czasie by się nie zjawił na rynku. Czyli zabrakło jakby ze strony władzy tutaj tej dobrej woli, przyzwolenia na to, o czym mówił właśnie Bartosz Bluma na sesji, przyzwolenia na to, że ludzie mają różne poglądy i mają prawo je manifestować. Sam burmistrz stwierdził, że ta manifestacja dzięki Bogu miała charakter pokojowy, więc właściwie nic takiego się nie stało. Nie trzeba było używać tego sprzętu, pojawiać się na rynku koniecznie w tym samym czasie. Zgłoszone było do Rady Miejskiej, Rada Miejska, Komisja... Do policji też było zgłoszone, tak. I nikt nie chce wiążącej decyzji podjęć. No ale tak jak już rozmawialiśmy kiedyś o tej całej sprawie, tak. Pewnie byśmy o tym w ogóle nie rozmawiali, nie byłoby tej audycji akurat na ten temat, gdyby burmistrz nie wyszedł i nie zaczął tam swoich racji przedstawić na tym rynku. Stowarzyszenia by powiedziały swoje, protest by się zakończył. Zainteresowanie byłoby nikłe. Tak, sprawa by umarła śmiercią naturalną. Teraz mamy taki proces, komisja rewizyjna, policja, sąd. Rozmawialiśmy już o tym też wczoraj. Teraz sąd zajmie się sprawą i to nie będzie posiedzenie 40 minut. Jestem przekonany, że kolega siedzący za szybą, Darek Grzychowicz, będzie powołany na świadka. Pewnie, może często jakaś, był wymieniany. Tak, często. Może jakaś pani, która akurat miała dyżur za ladą w sklepie, będzie powołana na świadka, bo żeby powiedzieć, czy burmistrz zakłócił, ja czy myślę, nie zakłócił. Przejrzał nawet nagrania z kamer monitorujących rynek i powyłapują pewnie, tak, niektórych obywateli. Tak działa nasz wymiar sprawiedliwości. Będzie trzeba wszystko dokładnie sprawdzić, to się będzie ciągnęło. My będziemy to obserwowali z boku i tylko możemy się zastanawiać, komu i czemu będzie to służyło, bo chyba Chojniczanie jakoś za bardzo nie będą się tą sprawą elektryzowali. Powołam się na argument często używany przez różnego rodzaju krzykaczy. Za nasze pieniądze. Za nasze pieniądze to wszystko tak, się działo. Tak, oczywiście. To znaczy, nie można odmówić panom ze Wspólnej Ziemi Arkan Historii prawa do tego, żeby domagać się sprawiedliwości. Zwróćcie uwagę na to, co zrobiła komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna nie odważyła się nawet zaopiniować tego wydarzenia.
To chodziło to tylko prawda. O opinię, prawda? Komisja rewizyjna uznała, że skoro to trafiło do sądu, to ona już nie musi się tym zajmować. Poczeka na wyrok. Poczeka na wyrok. No ale wiemy, jak działają komisje przy Radzie, to on, gdzie jest koalicyjna większość, tam nikt na pewno nie stanie przeciwko burmistrzowi. Pewnie, każdy ma prawo wypowiadać swoje opinie i nie jest też tak, jak mówi burmistrz Finster, że Stowarzyszenie Wspólna Ziemia jest ekologiczne i niech sobie mówi o żabkach, a Arkana Historii niech no o historii opowiada. Każdy ma właśnie prawo, żeby zajmować głos w temacie, w jakim uważa to za słuszne. Nie wiem, czy tak, mają stowarzyszenia możliwość pójścia do sądu, no ale z drugiej strony, kto mieczem wojuje, to tak samo burmistrz mógł zawiadomić policję, kiedy oni przyszli z tubami i z mikrofonami pod basztę Trzebiatowskiego, kiedy było jej otwarcie. No, nie wiem, czy no, to... Policjanci się przechadzali, tak, ale się. Nie wiem, czy to wydarzenie nie będzie jakimś precedensem, że każdy spór jakiś publiczny między burmistrzem a członkami tych stowarzyszeń będzie się kończył w sądzie. No, pan burmistrz bardzo często zgłaszał taką chęć. Ale może będą z tego jakieś wnioski. Może coś z tego dobrego się urodzi. No, ja myślę, że będzie z kolei jeszcze jeden proces, w którym to pan burmistrz będzie występował jako oskarżyciel, a na ławie oskarżonych zasiądą właśnie wspomniani panowie z dwóch stowarzyszeń. Być może z chęci odwetu może się tak stać. Muszą ważyć słowa teraz. Więc w przyszłym roku możemy się spodziewać, że sąd Chojnicki będzie miał co robić z tego względu. A drugi temat dotyczący również sprawy sądowej, która już się zakończyła, dotyczy starostwa powiatowego. Swojego czasu zaczęto wydawać na samochody sprowadzane z zagranicy tak zwane karty pojazdu, czerwone książeczki, których wydanie kosztowało nabywcę takiego samochodu prawie 500 zł. Nie podobało się to wielu osobom, pojawiały się skargi, aż w końcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pobieranie takiej opłaty jest niezgodne z prawem i nakazał oddawanie tych pieniędzy. No i okazuje się, że oddawaniem tych pieniędzy musi zająć się starostwo powiatowe, które te pieniądze wcześniej pobierało. Tyle, że to nie był pomysł ani powiatów, żeby te pieniądze brać, a tym bardziej nie ich pomysł był, żeby je oddawać, natomiast z ich budżetu te pieniądze mają być zwracane kierowcom. I znalazł się człowiek w Chojnicach, który sprowadził tych samochodów prawie 60, i za te 60 samochodów zażądał zwrotu prawie 500 zł plus odsetki i starostwo powiatowe w Chojnicach powiedziało nie. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, później do sądu cywilnego. Michał Rytlewski pisał o tym artykuł w czasie Chojnic. No i teraz okazuje się, że starostwo ma dosyć duże pieniądze do oddania. Starosta Skaja tłumaczy się, że gdyby wszyscy w kolejkę się ustawili i zechcieli te pieniądze odzyskać, to musiałby znaleźć w budżecie około 4 milionów złotych dla kierowców, którzy posiadają czerwone książeczki. No to jest horror absolutny i dowód kolejny na to, że nasze państwo jest chore i że trzeba coś z tym zrobić, bo to nie pierwszy raz państwo przerzuca ciężar na samorządy. Jeżeli samorząd tego nie wymyślił, jeżeli to nie był jakiś innowacyjny projekt pana starosty, to wszystkie należności z tytułu szkody powinno ponosić państwo. Że te pieniądze w zasadzie były pobierane przez starostwo, ale absolutnie w starostwie nie pozostawały. No, konsumowane były na bieżąco, znaczy nie przejadane, ale wydawane na wydatki bieżące powiatów. No, starosta zachował się w tej sprawie tu bardzo uparcie. On od początku nie chciał oddawać pieniędzy. Nawet po wyroku sądu administracyjnego prawnik pana Piechowskiego, który zwrócił się o zwrót tych pieniędzy, musiał wystąpić do sądu o klauzulę wykonalności. I nawet z tą klauzulą wykonalności powiat pieniędzy nie chciał zwrócić. Komornik prawie już zajął konta powiatu. Nagle, kiedy komornik już wchodził praktycznie na konta, starosta wydał decyzję, że pieniądze zwraca. No rzeczywiście tak jest, że powiaty nie do końca wymyśliły tą opłatę, a teraz muszą zwracać pieniądze. Skarb państwa umywa ręce. No wiadomo,
dzisiaj ciężkie czasy są dla samorządów, budżety ledwo co dopinane, więc takiemu powiatowi nie na rękę jest nagle znaleźć gdzieś 4 miliony złotych i zwrócić ludziom te pieniądze. No, na razie nie wszyscy z tej drogi prawnej korzystają, nie wszyscy ubiegają się o zwrot tych pieniędzy. Starosta liczy, że na przedawnienie niektórych spraw i może to go uratuje, trochę budżet powiatu. No pewnie tak, natomiast wspomniałeś, że są kroki ku temu, aby jednak żądać zwrotu tych pieniędzy od Skarbu Państwa, skoro to... Tak, powiaty chcą... Związek Powiatów Polskich. Tak, chcą wspólnie wznieść taki pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa, no to na razie tylko takie rozmowy są, nie wiadomo co z tego wyjdzie, bo uważają, że nie złamały prawa, że nie po ich stronie powinna leżeć odpowiedzialność finansowa za takie decyzje, jakie wykonywały polecenie tak, w czasie pobierania tych opłat. Co prawda pieniądze wpływały na ich konta, no ale skąd powiaty mogły wiedzieć, że te pieniądze trzeba będzie w przyszłości oddawać? No kolejny totalny absurd w naszym państwie, w naszym prawie. No i woda na młyn, bo się okazuje, że znajdują się kancelarie, które proceder uprawiają, dając pieniądze i reprezentując potem w sporach klientów i odzyskują po pewnym czasie, krótszym bądź dłuższym, w wypadku Chojniczanina trochę dłuższym, odzyskują półtora te pieniądze. Półtora roku wszystko trwało, teraz wszędzie odsetki zapłacić, kary jeszcze. No, ale odzyskują, więc jest to sposób na prowadzenie pewnego biznesu. Natomiast oczywiście wcale nie musiało tak być, gdyby nie przepisy obarczone błędem prawnym od samego początku. Dokładnie. To niemiła konkluzja, ale okazuje się, że... Ale Polska. Trzeba... Papier zawsze oglądać z dwóch stron. Ciężko oddycha, tak to już jest. I polegać na opinii prawnej nie tylko jednego prawnika, ale skoro się wydaje masę pieniędzy, no to warto jednak rzeczywiście spojrzeć na to wszechstronnie i nie produkować bubli prawnych. A tak, niestety mamy sytuację, w której starostwa nie wiedzą skąd, a muszą znaleźć pieniądze na wypłacenie z powrotem opłat pobieranych niesłusznie, jak to orzekł Trybunał Konstytucyjny. Jesteśmy przed świętami, więc życzę spokojnych wam, miłych, spędzonych w gronie rodzinnym świąt, państwu również, a my będziemy widzieć się już po świętach. Wtorek to będzie już normalny dzień pracy. Dziękujemy. To będzie przed nowym rokiem. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego na święta. Do usłyszenia. Maria Eichler, Gazeta Pomorska. Dzięki. Michał Rytlewski, Czas Chojnic. Dziękuję. Andrzej Drelich, do usłyszenia za tydzień.